Ukochani panowie lektorzy, drodzy internauci, tak i tak miałem wam powiedzieć konferencję, bo miałem dla was przygotowane wiele myśli, więc pewne aspekty dziś tu poruszę. To będzie za konferencję wieczorną, bo jeszcze dziś formalnie mam rekolekcję, a po zajęciach z wami siądę na komputer i będę pracował dalej nad naszymi wydawnictwami, więc choćbym siadł dzisiaj 3 godziny, to i tak dużo zrobię. To kazanie pani Agatka włoży do obrońcy wiary i krzewiciele kultu. Przeglądałem wszystkie orędzia, jakie w ostatnim czasie i mówiłem o nie wszystkich, ale o części w Guadalupe. To, co w lutym Pan Jezus przekazywał i mówił do pani Agnieszki. Pan Bóg chce uleczyć cały świat. Nasze dzieło obrońców wiary, krzewicieli kultu jest narzędziem Boga w prowadzeniu tego wielkiego uzdrowienia. Świat dzieci nie śpi. Nie spełniło się moje marzenie o wygraniu wyborów przez prawicę, jakoby ona była i by dalej rządziła. W związku z tym mamy lawinę nieprawdopodobną liberalizmu i masonerii. Kto nie zna troszkę historii, powinien milczeć. Ci, co blokowali moją koncepcję tych wyborów, to są potępieńcy. Mówili, że jesteśmy ludźmi sumienia, tamci nas krzywdzili. Niech poczytają dokładnie historię XIX-wiecznej Francji. Ten model francuski rozprawiania z Kościołem i z wiarą i z życiem jest wprowadzany na ziemi polskiej z takim samym rozmachem. Francuzi nas, moi drodzy, wyprzedzają, powiedzmy, o kilka pokoleń w dewastacji, ale teraz technologiczne przyspieszenie jest tak szybkie, że Matka Boża w Guadalupe dała nam orędzie i powiedziała: elektronika nam wybija jarę. Kto siedzi w komputerach, w blogach, w informacjach, w telewizji, dzieci siłą rzeczy straci wiarę. Bo to jest całkowita zmiana mentalna człowieczeństwa. Przestrzenie duchowe się nie mieszczą, moi drodzy, w systemie elektroniki, sztucznej inteligencji. To się wszystko rozkłada. Bóg bije na alarm, daje ogromną nadzieję, a świat się spieszy. To przypadkowo spotkałem wczoraj kogoś w lesie. Czysty przypadek. Przyłamany, czy ksiądz słyszy, że Francja wprowadza zapis konstytucyjny o aborcji. Zdajecie sobie sprawę? Za chwilę będzie zapis konstytucyjny. Katolicyzm jest największą bestią świata. To jest kwestia czasu i jak to dzieci pójdzie. A Pan Bóg przychodzi i mówi: chcę uleczyć świat. Wzywa nas do wielkiej pokuty narodowej, podaje lekarstwa, wzywa nas do wielkiego dzieła obrońców wiary i krzewicieli kultu. Nie tylko bronić, ale być dynamizmem. Teraz rozumiecie, wszyscy u nas, co mieli straszkę apokaliptyczną, siedzieli w internecie. Tylko cały czas żyli obrazem. W Guadalupe powiedziałem, na 90 pielgrzymów, 10 z was jest perfekt zanurzonych w internecie, w komunikacjach świata, w wiadomościach. Jesteście tak dobrzy z wiadomości internetowych, że sprawy Boże u was leżą. Głowy pospuszczali, jak przejechałem. Tylko dzięki temu, że sparaliżowałem tę grupę w moim systemie, przynajmniej przy mnie już tego nie gadają i pan Andrzej dobrze wie, przy moim stole już nie gadają. Nie? Skończyło się.
Dzieci, gdybym nie interweniował, zabilibyśmy Boga, mając lekarstwo od Boga, wolę wyrażoną w orędziach. Bóg mówi, że moja wola jest najlepszym lekarstwem. I nie żąda wiele. Ofiara mszy świętej i adoracja to nadprzyrodzone środki, które uzdrawiają człowieka wewnętrznie, średnik, zewnętrznie, dotykając jego ciała i duszy i całego życia człowieka. Jeśli by Polacy zapełnili kościoły, jeśli by się nam udało znaleźć 9 000 Polaków na deklarację, że daje Bogu słowo codzienna msza święta. 9 000. Uratujemy Polskę. Jak będzie 90 000, uratujemy świat. Codzienna msza święta i adoracja. To lekarstwo dotyka ciała i duszy, a także całego życia. Słuchaj, mnie to aż uderzyło. Mówiłem o tym w Guadalupe, ale tak przeleciało przeze mnie, bo do głębi tego człowiek jeszcze nie zgryzł. Pani Agnieszka słyszy i zna tą osobę, jesteś świadkiem przemiany pewnej osoby, ale nie spodziewasz się nawet efektu, jaki to odniesie w jego życiu. Osoba męska podjęła codzienną mszę świętą i adorację. Podjęła wypełnienie tego jednego z aspektów pokuty narodowej. Uzdrowienie wewnętrzne to coś więcej niż uzdrowienie ciała. To właśnie uzdrowienie wewnętrzne poprzez nadprzyrodzone środki medyczne, a tym jest msza święta i adoracja, daje człowiekowi cały zespół uzdrowień wielu narządów, czyli serca, wątroby, nerek, nadciśnienia, etc. i dziedzin życia. Dzieci, dziedziny życia to praca, małżeństwo to dziedzice, inwestycja kapitałowa to są wszystko dziedziny życia, rozumiecie? I Bóg tak wyjaśnia. Począwszy od bezsenności i kataru, bezsenność uciążliwa, katar do żarty, jesteśmy w stanie tymi nadprzyrodzonymi medycznymi środkami, codzienną ofiarą mszy świętej i adorację uzdrowić, a kończąc, czyli tu cały zespół chorób wewnętrznych, a kończąc na budowaniu relacji i związku w życiu, czyli małżeństwo, ojcostwo, przyjaźń, relacja w pracy, w podejściu do pieniędzy, powodzeniu w inwestycjach i tak dalej, i tak dalej. Nieprawdopodobna, moi drodzy, ofiara Boga. Poprzez codzienne uczestnictwo w ofierze mszy świętej, udział w sakramentach Kościoła, to jest spowiedź, komunia święta i codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a pozwala człowiekowi, człowiek pozwala się Bogu poprzez to przeniknąć nie tylko duszę i ciało, ale wszystkie dziedziny jego życia. Bo świat medialnie ofiaruje wam, że ma sposoby na uzdrowienie wszystkich twoich niedomagań. Czemu jedni na giełdzie tracą, a drudzy nie zyskują? I głupek siedzi, gada i chce powiedzieć, że wszyscy na giełdzie zyskają.
to trzeba znaleźć dobrodzieja, który będzie dawał pieniądze na giełdę. Bo trzeba coś ukraść komuś. Dzieci, mówiłem zawsze na głos, czemu oni tak popierają fotowoltaikę? Pierwsze oferty, wszystko korzystne, kapujecie. Prąd za darmo. Dzieci, nie myliłem się. Nie ma szans, żeby oni nam pozwalali się okradać. Bo oni z tego wielki kapitał nie mają. Wymyślili dynamiczną cenę prądu. Co się okazuje? Że będziesz produkował prąd i będziesz musiał im płacić za to, że ci biorą. A w nocy dadzą ci cenę wysoką. W ciągu dnia będzie na giełdzie cena minus, na przykład będą dzień słoneczny, będzie cena minus, biorą ci 100 kW i musisz zapłacić 200 zł. Dzieci, jacy sprytni. Mamy ci, co mają stare taryfy, mamy 10 lat spokój jeszcze, w zależności, jaką masz umowę, bo nie, a później wejdzie pan Robuś czy pan Grzesiu na ceny dynamiczne. Jak pan myślisz? Czy będą ceny minus w zimie? W najcieplejsze dni będą minusy kiedy? W soboty, w niedzielę. No i co się okaże? Że będziemy im dalej płacili za prąd i za to, że mają pomysł. Nie jest to dobre? Bóg przychodzi z ofertą, te dzieci mówią, że oni wiedzą, jak zrobić. Przecież wszystkie wymiany pieniędzy na czym polegają? No kto komu zdąży szybciej ukraść? A w końcu ciebie okradną i twoja firma co pada? No pada. Ty masz problemy, więzienia, no bo to jest logiczne. Pieniądz wypracowany jest stabilny, bo normujesz wydatki, żeby utrzymać system. Ale pieniądz kradziony nie jest nigdy stabilny. Bóg chce przeniknąć przez swój plan duszę i ciało człowieka i wszystkie jego dziedziny. A oni dają coraz większe przestrzenie wolności. Jak dojdę w kolejnym punkcie Reset 2000 i pokażę wam, jaka jest norma jedzenia dzieci nienarodzonych w Chinach, jaka cena jest za który płód pierwszy, drugi, dzieci, wszystko wam to opowiem. Chcecie mieć ładne cery? Serduszko nowe? Musicie kogoś zeżreć. Nagadano wam, żeście są od małpy. I to wszystkich tak uczą. A jak ci powie, ty małpo, sądzą mnie. Przecież twoją babką jest małpa. Tak czy nie? Panie Marcinie? No jesteś małpą, czy nie jesteś małpą? No czyste, no dzieci, no każdy z was jest małpą, zwierzęcie. Czy nagle się stali inni od małpy? To i tak pochwała, jak cię uznają za małpę, to masz tak lepsze leczenie, lepsze kliniki, no i lepszą ochronę prawną. To oni się buntują. Każą wcinać ciemnotę dzieciom w szkole i mówią, że to jest naukowe. A kiedy im podasz prawdę, co Bóg mówi, wisisz. My mamy prawo. My nie są małpa. Bóg może wypełnić duszę ludzką, a w ten sposób nieustannie ją zamieszkując, oddziaływać na świat zewnętrzny samą swoją obecnością w duszy. I tak się dzieje. Dlatego masoni wpadli na pomysł, perfekcyjnie przećwiczyli Francję, państw i w Portugalii, XIX wiek. Począłem, państwo ma być świeckie. Dzieci, wyplenić Boga nieprawdopodobnie. A demokracja jest cudownym narzędziem do wprowadzenia tej ideologii, bo ludzi można obejść w każdym systemem. Jak wpadli na pomysł we Francji, żeby dzieci później wygrywać wszystkie wybory. Kiedy jeszcze za Napoleona III rządziła prawica i cesarstwo, wpadli na pomysł,
że wprowadzą dwupoziomowe wybory, że są wybory dwóch kandydatów i jeden wygrał, ma 35, a drugi 28 i dawniej ten, co miał 35, wchodził do Sejmu. Wprowadzić dogrywki między dwoma. No wtedy było najczęściej dwóch z prawicy. A nie przewidzieli, jak będzie jeden z lewicy, a oni się zdecydują. Co z tego, że w drugiej połowie XIX wieku katolicy wygrywali w pierwszej turze wyborów, ale w dogrywce się oni organizowali, no i lewica miała większość w Sejmie. Nieprosty dzieci system? Panie Marcinku, z twojego rejonu był kiedyś premier w Polsce. Miał 1500 głosów i wszedł do Sejmu. Na Podkarpaciu w tych samych wyborach poseł miał 250 tysięcy głosów i posłuchaj, nie wszedł. Prawo uznało tamtego za głupiego, a z tego zrobiło premiera. Rozumiecie mechanizm prawa? Tamten nie wszedł, bo jego partyjka nie uzyskała 5%. Czyste. Jeśli mechanizm triumfu demona. Dlatego Pan Bóg przychodzi z bardzo prostą ofertą. Codzienna msza święta i adoracja. Ale musicie wiedzieć, idzie to strasznie opornie na ziemi polskiej. Nasze mamy wskaźniki na 38 milionów, jak jest 1500. Tylu tylko zostało. Kapujecie? Tylu tylko zostało, próbując rozumieć rzeczywistość, w jakiej jesteśmy i posłuchać Pana Boga. Ja się poddałem i mam pecha, bo modliłem się o ogień, dzieci. Rozumiecie? Złamana szczała. Dla mnie napal 6 tysięcy pocisku z karabinu na minutę, panie, przeczesaj. Nie, nie, nie. Będziesz się modlił, abym tego nie zrobił. Wiecie, jaką toczę bitwę? Ja nawet nie chcę już żadnych wiadomości ze świata. One mnie dobijają. Co z tego, że to przewidziałem? Ale nie zdążyłem zapobiec. Mając wiedzę, mając orędzia, nie przekonałem Polaków do mądrego wyboru. A teraz za Chiny ich nie idzie przekonać, żeby rzucili się do kościołów, żeby Pan Jezus nie był sam. Amen. Dopowiem jeszcze jedną rzecz, tylko dopowiem. W tych orędziach Pan Jezus prosi też, abyśmy wypracowali w sobie świadomość Jego obecności w tobie. To coś takiego, żebyś połknął budzik i on ci cały czas tyka, czy co godzinę dzwoni. Czyli idziemy na zajęciach, Panie Jezu, siadaj przy mnie. Piszemy egzamin, Panie Jezu, próbimy to razem pisać. Siadam w auto, chodź, jedziemy razem. Kupuję chleb, o Panie Boże, doradź mi, który. Świadomość obecności Boga w twoim życiu. Musimy jeszcze połknąć zegarek, bo on nam przypominał o Bogu. Idę na ogłoszenia, a później na poświęcenie.